Otrzymuje Kamyszek, Konrad Filidowski, właśnie zagranie do Tomczaka i dobra interwencja w bramce Zagłębia. Jaka decyzja sędziów? Naradzają się. Kartki domagają się. Kartki, konkretnie Drej. Wobec chyba Stanisława Gębali. Bartłomiej Tomczak pokazuje, że był faulowany przez właśnie zawodnika z numerem 10, a Gębala ma już dwie kary dwuminutowe. Co się działo? Czy tam był w ogóle kontakt? Stanisław Gębala rozkłada ręce. Mam wrażenie, że niewiele Gębala Staszek zrobił. Tłumaczą sędziowie. Przeciwko Bartkowi Tomczakowi. Nie wiem, czy Bartek Tomczak ma rację, twierdząc, że był atak na jego rękę rzucającą. Popatrzmy raz jeszcze. Tu jest zagranie Tomczaka, tu odpuszcza i to w ogóle nie Gębala, tylko obrońca numer 1. Jaka decyzja sędziów? Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Marcin Zubek w rozmowie z arbitrami. Sroczek wściekły. Nie wiem, czy Marcel Sroczek nie został odesłany na ławkę minuty, kar. Tak. Nie jest jeszcze podyktowany rzut karny. Tak. I ta sytuacja i ta decyzja jest no dość zaskakująca. Ale skupmy się na tym, co na boisku, bo karny jest faktem. Tomczak. I obronił to. Obronił ten rzut Marek Bartosik. Tak, Sroczek, kara dwuminutowa. To wiemy na pewno. Taka decyzja sędziów. No i obroniony karny. Stwierdzenie, że my też nie do końca byliśmy pewni, czy ten karny Kaliszowi się należał. No wiesz, na podwórku byśmy powiedzieli, oliwa sprawiedliwa. Tak jest.